Okej, mam kolejne wyzwanie. Widok z środka i manual. To teraz manual plus kokpitu. To ja proszę, żebyś grał z kabiny i na manualu. Mam zostawić opinię dla siebie? Nigdy! Zrób jeszcze jeden wyścig w manualu, jakimś normalnym samochodem. Najlepiej ride. Mógłbyś? Ja się przez was kiedyś wykończę. Heja, ludzie i ludziska! Z tej strony Recek i witam was w kolejnym odcinku z serii Colin McRae Dirt 2. I generalnie nie chcę nagrywać tego odcinka. To wasza wina, że nie chcę nagrywać tego odcinka. Gdyż, jak już widzieliście na samym początku, padło naprawdę wiele komentarzy, żebym pojechał nie dość, że na manualnej skrzyni biegów, to jeszcze dodatkowo w widoku z wnętrza samochodu. A to już będzie dla mnie po prostu overkill. Wprawdzie udało mi się ostatni raz wygrać na manualnej skrzyni biegów. Udało mi się wygrywać na widoku z wnętrza. Nie no, w sumie widok z wnętrza to jeszcze przeżyję, bo ostatnio się w ETS-a 2 zagrałem. Znaczy Euro Truck Simulator 2, a tam no bardzo często jeżdżę na widoku z wnętrza samochodu. Właściwie nie tyle co samochodu, co bardziej ciężarówki, ale to inna historia. Ale manualna skrzynia biegów, o Jezus Maria, już się boję. Dobra, ręczna, sekwencyjna. Dlaczego? Znowu jeszcze nasy poziom w dirturze. No i co z tego? Będę musiał znowu na manualu jechać, tylko jeszcze z kokpitu. I jeszcze dodatkowo padła prośba, żeby był ride. Ride! Telefon. Wait a minute, może w jakimś innym miejscu? Chorwacja, Malezja, Maroko, Baha. Maroko? Domination. O, ride samotników, może nie będzie tak źle. Boże, dwa siedmiokilometrowe wyścigi. Nie, aż tak mnie głowa nie boli jeszcze. Dobra, a tutaj? Tu jest chyba... Nie, tu jest raid, czyli wyścig terenowy. A ktoś chciał, żeby raid właśnie był. Rally, dobra, niech będzie w Chinach ponownie. Poziom poważny, uszkodzenia pełne, konfiguracja wozu wyłączona. Poziom poważny, na brutalu nie chcę wchodzić. Nawet nie chcę o tym myśleć. Lancer 9. Ej, wait a minute. Wait. Nie, do Evo 10 mi jeszcze trochę brakuje. Chociaż... Czekajcie. A, kupię sobie Lancerka. Czas się ubrudzić. Nie. Wait. Odblokowałem ostatnio dwa fajne malowania do moich samochodów, czyli do Subaraka. Wykonam teraz te właśnie malowania, ale wyścig chyba przejadę na manualnej skrzyni biegów. W Nissanie barwy. O, te barwy. Miodzio. Dobra, Nissanku, wracasz do łask. No i dobra, czas się wykończyć. Please, za co? Jezus Maria. Dlaczego? Dlaczego mnie to spotyka? Co ja wam takiego zrobiłem? Jezusie najświętszy. Mohamed bez lajem, z perspektywami. No i co z tego? Mnie tu czeka mordęga w tych Chinach! A teraz poproszę, żeby... chyba się coś nie załadowało najwyraźniej. Okay, dlatego tam trochę to zajęło. No i dobra. Dawać ten kokpit. Jezus Maria! Nie! Proszę, nie! 80, szczyt 40. Prawy 3, zostań, lewy 3 długi. Dobra, lewy 3 długi, okej. Do prawy 3 długi. Spokojnie, dasz radę, Recuś. Dobra, gdzie... Jezu, biegi mi się mylą. Lewy 3? O, wyżej. Dobra. O. Lewy 3 do lewy 2. Na grubość lakieru. O, no i właśnie o tym mówiłem. Właśnie o tym mówiłem, że generalnie o moim lamieniu na manualnej skrzyni biegów. No, come on. Dawaj. Jedziesz? Lewy 3, prawy 3, okej. Dobra, jedziemy. O!
wow. Dobra, po prostu musiałem. Ale ja nie chcę przegrać z tego powodu generalnie. I generalnie wybaczcie tą ciszę, ale ja naprawdę jestem skupiony na tym, co teraz robię tutaj. Szlak, szlak, szlak! No właśnie o tym mówiłem, jak mówiłem, że lamię na manualnej skrzyni biegów. No za wcześnie wrzucam biegi albo przerzucam biegi nie w tą stronę. Masakra jest po prostu w moim przypadku. Dotrzymaj prawy przez szczyt, what the fuck! Mówiłem, że lamię? Przy takim kombosie? No, 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 no. Prawy 3 przez wodę. Prawy 3 przez szczyt zostań. Lewy 3 nie tnij. Lewy 3 nie tnij, dobra, nie. Przedwężenie, wioska, ciaśniej, gaz do mety. O, dobra, już meta pierwszego etapu. O, o, o. Dobra. Już metunia, metunia. I dobra, jaki czas? Minuta 35:46. I które miejsce? Udało się. What? Ej, wait. Nie może być. Ej, stary. Znakomita jazda. Aż dziwne. Jestem w szoku teraz, że mi się udało wygrać na manualu i nie dość, że jeszcze na manualu, to jeszcze na tej, no, na widoku wnętrza samochodu. Jezus Maria, tylko jest jeszcze drugi wyścig do wygrania niestety. O Jezus Maria, dlaczego? Czemu to musi być takie trudne? Dobra, dawać mi to szybko. Chcę mieć to już za sobą. Proszę. Chcę ponownie siać bekę. I dobra, przewincie. O, dziękuję. Jest Bema. Naszego przeciwnika. O, nic sangu nie zawiodłeś. Misja zaliczona, wytrwałość. I jazda! No i, panie pilocie. Co teraz? A tam wolniej, muszę wygrać! Mieliśmy szczęście. Lewy 3 długi. No, dużo szczęścia mieliśmy, panie pilocie! 60 środkiem do prawy, 3 przez szczyt. Okej. Okay. Jakoś idzie póki co. Wow, 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 wow. Uwaga, prawy 2, nie tnij przez wąski most. Dobra, prawy 2, nie tnij przez wąski most. O! Wow, 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 wow! Jak mi się to udało, to nie mam pojęcia po prostu. Długi 40. A, to chyba jakiś miarę lekki zakręt, a zatem okej, nie ma problemu. Jezus Maria, prowadzę! Boże, jestem pierwszy! Nie wierzę, że jestem pierwszy! No dawaj, dawaj! I chyba właśnie straciłem moją wypracowaną przewagę. Lew, prawy 2, okej. 60, nawrót w lewo, w górę. Nawrót w lewo, w górę, dobra, przyjąłem. I dawaj, dawaj, dawaj. No, zbieraj się, zbieraj! Dawaj! Jedziemy, do przodu! I jaki czas? No, trochę straciłem. Jezus Maria, nawrót! Dobra, jedziemy. Jedziemy cały czas, shit! Lewy 3, długi, 60. Lewy 3, okej. Długi, 60. I dobra, jedziemy. Prawy 4, zostań 60, przez chopka do mety. Okej, okay. Przyjąłem i... Dobra, minuta 43. Hurra, śliczna wygrana! What?! 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 Nie wiem, ta gra mi robi na złość! Mówiłem, że lamię na tej skrzyni, a tymczasem... Jakimś cudem wygrywam wszystko, no! No, wprawdzie miałem minimalną przewagę, ale... Seriously, no! Minimalna przewaga przecież, no! Nie, ja w to nie wierzę po prostu! Nie wiem, jestem chyba jakimś farciarzem, albo nie wiem czym jeszcze! Ale wygrałem na takiej zabójczej kombinacji! Nie no, wprawdzie mówiłem, że tam na WTS-ie dwójce dużo siedzę. Na, właśnie na widoku wnętrza samochodu. Ale bez jaj, no, na manualu! I to właśnie jest dla mnie zwycięstwo. Dobra robota. No, tutaj nie wątpię, że to było zwycięstwo! Jezus Maria, wygrałem! Wygrałem! Nie, 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 wiadomości, opcje. Sterowanie. I już więcej do manuala nie wracam, od razu mówię. Kasuję wszystkie komentarze, które będą mówiły o jeździe na manualu. No, z widok z wnętrza jeszcze zniosę, ale okej. Okay. Dobra, gdzie jest może widok z... Kamera, profil może? Edytuj profil może? Nie. Na pewno nie tutaj.
Dobra, zmieni się najwyżej. Zmieni się już w trakcie gry. Ale dobra, wracajmy do środka. I zajmiemy się kolejnym wyścigiem. Może tym razem, żeby była odskocznia. No dobra, nie poukaciłem tutaj zawodów. Londyn. Dominacja, rallycross. Drużynowy, o! Tego właśnie nie było. Most Battersea. A poczekajcie, czy aby zmieniłem skrzynię biegów, się jeszcze upewnię. Czy wróciłem do automatu? Nie grafika, sterowanie! Dobra, jest automatyczna. So, Dirt Tour. Dawajcie mi Londyn i drużynowy rallycross. Myślę, że powinniśmy popracować w zespole i pokazać tym ofiarom, jak się jeździ. Okej. Okay. Wybierz towarzysza na zawody. Dave Mirra, Jay Taylor, Kate Justice, Mohamed Ben Sulayem. Dobra, kogoś na rallycross by... No właśnie, tylko Dave Mirra jest takim specjalistą od rallycrossu. Pokażemy im klasę. I hope so, Davey. Moje bryki. I teraz może weźmiemy sobie... Kurczę, no wciąż nie mam kasy na Evo. Dobra, Nissana, tylko odpiecujmy go. Właśnie w te barwy, a? Elegancio. Wybierz do wyścigu. No i jedziemy. Boże, ten koszmar się skończył. Jezus Maria. Okej, okay, jesteśmy drużyną czerwoną. Kurczę, no czemu nie żółtą, no? Chlip, chlip. Chciałem być żółtą drużyną. Czemu nie mogę ustalić tego, czy będę drużyną niebieską, czy żółtą, czy czerwoną, czy... Tylko mi narzuci tak z góry. Dobra, kamera. No jak dobrze. No to jedziemy. Mam nadzieję, że dopisuje ci szczęście, bo nie będzie łatwo. No najwyraźniej tak, bo skoro mi się udało wygrać na manualu i z kokpitu, widoku z wnętrza samochodu, no to rzeczywiście coś w tym musi być. O. Ej, uwaga! No sorry, tutaj jest taka trochę ciasnota, a... Come on! Jedziesz! Dobra, gońmy ich. Po prostu. Niech wiedzą, że nie ma co ze mną zadzierać. I generalnie już nie jestem w nastroju do zabawy, także... No, panowie, szykujcie się na ostrą jatkę. Nie poddajesz się, co? No, nie poddajesz się, oczywiście, że nie! O! Dobra, było niebezpiecznie, jednakże udało się opanować sytuację. I teraz Tanner... Nie, żebym naginał zasady fair play, ale... Wypadł. Wypadł mnie stąd! Ej, Tanner! Nie, ja tego nie naprawię, ja nic nie wiem na ten temat. To nie ja sprawiłem, że ten zderzak ci odpadł. Yo. Kurczę, no, Tanner się jednak stawiasz. Ale ja się jednak nie zamierzam poddawać. O, dobra, Dave, ostrożnie, żeby ci nie uszkodzić twojego Subaraka. Kurczę, no mogłem wziąć Subaru i WRX STI, no, w sensie to nowsze Subaru. To byłby taki całkiem zgrany team w takim chorym układzie. O. Ej, Dave, no! Uważaj trochę, no! Ja rozumiem, że ciasnota na trasie, ale bez jaj, no nie musimy sobie nawzajem obtukiwać samochodów. Ja zadbałem o to, żeby cię wyminąć bezkolizyjny. Bezkolizyjnie, w sensie. A ja Tanera robię jak chcę. No oczywiście, że robię go jak chcę, no. Co się dziwi? Ja tu w końcu jestem badasę. Dobra, to jestem badasę to chyba było takie trochę zbędne. Ale dobra, niech już będzie, że to się stało i się nie odstanie. Generalnie chciałbym spojrzeć tak trochę do tyłu, ale... No kurczę, no jednak nie mam jakoś specjalnie takiej możliwości. Dobra, daj, w sumie wystarczy, żebyś był trzeci. Ale nic się nie stanie, jeśli zajmiesz też drugą pozycję. Oh yeah. What now? Okej. I co teraz? Generalnie to zaczynam się trochę nudzić. I nie wiem, o czym by tu poopowiadać wam. Mianowicie, może o tym, jak się czułem, kiedy jechałem na manualu, jak się czułem, kiedy czytałem te komentarze. No to już kiedy czytałem te komentarze, właśnie pod ostatnim odcinkiem z Dirta 2, no to czułem się naprawdę niefajnie, że stawiacie przede mną takie wyzwanie. Myślałem sobie, Jezus Maria, nie zrobię tego. Ja tego po prostu nie zrobię, wyśmieją mnie, dadzą suba i znowu stanę się no-name'em i randomem internetowym, który będzie oglądał tych najbardziej znanych youtuberów, bądź też innych. Mniej znanych, którzy tam zostali w ramach znajomości, które poznałem na właśnie dzięki temu portalowi. Hej stary, to było coś. No, zgadzam się. Następny? Okej, okay. Nasza drużyna prowadzi Dave, zatem trzeba się postarać, żeby utrzymać to prowadzenie. Cnie? O, jeszcze trochę expa nawet tam trochę wpada. Miło.
No, za wyścig to oczywiście, że zawsze coś skapnie. I ładujcie trochę szybciej. Okej, wyścig drugi z dwóch baterii, wersja ze skocznią. Tanner Foss i Roger Amero, oni mogą być zagrożeniem. I w sumie chyba nawet mamy takie same samochody w drużynie. Tylko niestety w mojej drużynie to Nissan wiedzie prym. Mów tak dalej, panie komentatorze. O, ten laser obok mnie to ma całkiem ciekawe barwy. Ale takie całkiem interesujące. No, zwrócił na mnie swoją uwagę. Właśnie tą swoją kolorystyką. Sorry! Nie chciałem! Dobra, przeciśnijmy się już może bez większych kolizji. Dobra, o! Tutaj się ręczny chyba... Oj, sorry, Dave! Wybacz, Dave! Sorry! Nie chciałem! Dave, płakam, wygrzeb się z tego! No i dobra, co my tutaj... A, BMW-kę mamy! Szlag. Dobrze jednak, że są te flashbacki. Zawsze jakieś ułatwienie, nie trzeba się nawracać, wykręcać. Tylko można po prostu powtórzyć dany fragment bez większego uszczerbku na nerwach. Yo, prowadzę. I teraz ja tu zamierzam przejąć pałeczkę lidera. Dej, powiedz, że jesteś piąty, bo widzę, że tutaj na pierwszych czterech miejscach są osoby z różnych ekip. I generalnie coś mi mówi, że Dave chyba prowadzi. Chociaż z drugiej strony, czy to ma znaczenie, czy... Drużyna wygrywa to drużyna, która jako pierwsza w całym składzie przekroczy linię mety. Nie wiem, czy to tutaj ma znaczenie właśnie, czy może niekoniecznie. Kurczę, no dałbym się wyprzedzić, żeby tylko zobaczyć, czy Dave prowadzi. W sensie, czy jest piąty, może tak to lepiej by zabrzmiało. Ale z drugiej strony, no nie chcę narażać tej swojej pierwszej pozycji na utratę. Nie chcę jej narażać na to, żeby znów musiał nią walczyć. A to by było też niezbyt fajne. Tak ponownie walczyć o tą pierwszą pozycję! Goddammit! Zaraz będzie chciał takie ha-ha-ha na zblachach, że... No, zobaczysz! O! Takie ha-ha-ha! Dobra, tego nie było. Lekkie uszkodzenie silnika i patrz teraz, takie ha-ha-ha! Au! Będzie to oglądać na powtórce. No będzie. Za to ha-ha-ha twoje. Zachciało mu się śmiechu. Co to, maraton uśmiechu jest, że mówisz ha-ha-ha? Już ja ci zaraz tutaj pokażę takie ha-ha-ha, że się zdziwisz. Jeszcze ja tu wygram ten wyścig. Ja tu wygram cały ten turniej. I zobaczymy, kto wtedy będzie mówił ha-ha-ha. Jezu, dlaczego ja gadam cały czas na temat tego ha-ha-ha Tanera Fausta? Naprawdę, nie wiem. Ale co tam, najważniejsze, że coś gadam. Nieważne, co mówisz, ważne, że mówisz. Taka tam życiowa dewiza. Kurczę, no naprawdę mi się chciało obejrzeć, co się dzieje za mną, no ale nie mogę, bo po pierwsze nie wiem, jaki jest klawisz, a może wiem. O, end. Wow. I po raz trzeci bym tutaj popełnił błąd, po raz trzeci z rzędu na tej trasie, dokładnie na tym samym fragmencie. Jej, mam widok z tyłu! Boże, jak ja się cieszę, no lubię czasami się spojrzeć do tyłu. Tylko kurczę, no będę sobie musiał co nieco przestawić, żeby to było trochę wygodniejsze. Driverze to już w ogóle mam wygodę, mam widok z tyłu pod S i jest gitens. A tutaj muszę naciskać end i boję się, że mogę zanulować sobie nagranie, a co za tym idzie... Bym musiał dogrywać co nieco. Dobra. Hej, stary! Próbowałem na ciebie naciskać, ale nic mi to nie dało. To za to twoje ha-ha-ha! A teraz chodźmy odebrać nagrodę! To był niezły odlot. Wygraliśmy zawody zespołowe. No! I o to chodzi, stary! 30 punktów. Pięknie! Zatem odbierzmy naszą nagrodę. 14 level. Okej, 260 tysięcy, czyli jest już ta lancerka. Mam dla ciebie nowe barwy. O! Miło! Takie sobie te barwy. Udało ci się odblokować coś specjalnego. Jej, buty! Zawsze marzyłem o własnych butach na desce rozdzielczej. W ostatnim wyścigu twoi przeciwnicy nie mieli szans. Nasi przeciwnicy, Dave! O rany, nie wierzę! Zakwalifikowali cię do X Games! Super! O kurcze! X Games Azja już nam się odlokowało! O kurcze! O kurcze, no!
Od razu mówię, że X-Gamesów nie będę jechał. Ani na manualu, ani na widoku z kokpitu, ani bez flashbacków. Od razu mówię, że nie ma takiej opcji. To po prostu są, jakby to powiedzieć, zbyt ważne zawody. No bo zobaczcie sobie, nagroda 300 tysięcy euro. W sumie niecałe 300 tysięcy, ale okej, whatever. Dobra, to może ja przez ten tydzień najbliższy postaram się podokańczać to i tamto. Także ludzie i ludziska, myślę, że już w tym odcinku sobie zakończymy wszystkie sprawy. Ale najpierw kupię sobie Lancera Evo 10, który jest, o tutaj, 180 tysięcy, Gittens. Jeszcze tylko tam te modyfikacje wszystkie i taki tam, a tylko z tym, o ulepszenie do stopnia profesjonalnego, okej, też się przyda. To stąd ta cena. Barwy, jakie masz barwy? Niezłe. Kurczę, no Evo, trochę cię nie zna, jeśli chodzi o barwy. No, rzeczywiście, tak nie fajnie trochę. Te są w miarę w porządku, te są jeszcze w miarę nawet. Te ujdą. Te już niespecjalnie, te to już w ogóle masakra. Nie wiem jak z tymi. Ale obstawiam, że te będą słabe. Te też niespecjalnie i te także nie. O kurczę, Lancer, no naprawdę nie masz jakiegoś fajnego zestawu barw, czyli będzie ci trzeba zostawić to. Gadżety na deski. Tańcerka hula niech zostanie. Gadżety na szybę. Nie, niech zostaną kostki. A co my tutaj? A, dobra, niech już zostanie tak jak jest. Także mamy Lancera Evo 10, czyli... Ej, wiecie co? Chyba nim przejadę najbliższe X-Games Azja. Tylko zobaczmy, co my tam mamy w ogóle. Co nam tam gra zaoferowała za zawody. Dirtur, zobaczmy. Malezja Raid, Chiny Trailblazer i Japonia Rally Cross. Okej. A mam właśnie jakieś do... Nie rally crossowe. Trailblazer, fabryczne Baja, terenowe 1. A ciężarówki... Nie. Fabryczne Baja. T1. O! T1! O to chodzi właśnie z tym raidem, czyli że... Dobra, to zobaczymy, co my tutaj możemy kupić. No, generalnie niewiele. Kurczę, ja pojazdu nawet do tego nie mam! Dobra, czyli będę musiał zarobić właśnie na ten pojazd, na różnego rodzaju zawodach. Także jedziemy do środka i myślę, że w tym momencie się już naprawdę pożegnamy, zakończymy ten odcinek. Albo nie, lepiej będzie na zewnątrz. Tu jest całkiem fajny widoczek, także... Nie, weźmy widok na Evo. Także dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. To był Dirt 2, ja jestem Recek, trzymajcie się i czołem!